dobry. Boże Słowo na dzisiaj, na 19 maja, czytam z Psalmu 77, 10 wiersz. Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Ja myślę, że to pytanie może pojawić się, na ustach chrześcijanina, wtedy, kiedy doświadcza cierpienia, wtedy, kiedy jest poniewierany. I mam tutaj na myśli bardzo konkretne obrazy związane z Ukrainą, związane z cierpieniem. Czytałem wiele reportaży, wiele wywiadów ludzi bardzo mocno dotkniętych wojennymi stratami. Utratą domu, mieszkania, swoich czterech ścian, utratą najbliższych, z którymi wiązały ich serdeczne, rodzinne i nie tylko rodzinne relacje. I też te pytania się pojawiają. Gdzie jest Bóg? Czy Bóg może do tego dopuścić? Czy Bóg, który ma być dobry z założenia, z definicji, w ogóle istnieje i działa? Jeśli tak, co teraz robi? Gdzie się podziewa? Skoro ci, którzy w Niego wierzą i którzy Mu ufają, cierpią. To są pytania zadawane w doświadczeniu wojny. To są pytania zadawane w doświadczeniu choroby i cierpieniu z nią związanym. Czyli ogólnie w takim poczuciu wielkiej, ogromnej niedoli. I to jest bardzo ludzkie. Pytanie o Boga. To są też pytania, które Żydzi zadawali w związku z przeżywaniem, z doświadczeniem Holokaustu. Myślę, że one w każdym cierpieniu aktualne są każdego dnia. I tutaj oczywiście w psalmie też to pytanie pada. Natomiast jakąś próbą wyjaśnienia jest następny cytat, następny wiersz biblijny z Listu do Rzymian z 5 rozdziału 20 wiersza. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Gdzie grzech się rozmnożył, wszystko to, całe to cierpienie, może z wyjątkiem choroby, spowodowane jest grzechem. Nie mam tutaj na myśli kary za grzech, bo nie o to chodzi. Ale ten, kto zadaje cierpienie, ten, kto maltretuje, ten, kto torturuje, i nie chcę tych wszystkich form tortur wymieniać tutaj, bo nie o to chodzi, grzeszy, najzwyczajniej grzeszy, więc ten poziom grzechu jest ogromny, jest nie do zniesienia. Tam też jest łaska Boża. I ta łaska Boża może zadziałać w dwie strony. Ten, który torturuje, oprawca, może się nawrócić, więc jeśli nawróci się i otrzyma wybaczenie, tym większa łaska go spotyka. I myślę, że łaska spotyka też tych, którzy są w stanie przecierpieć, znieść to bolesne doświadczenie. I może nie od razu dziękują Bogu, może przez wiele, wiele lat dąsają się, złoszczą się na Boga, obarczają Go winą za to swoje doświadczenie. Ale może z czasem dochodzi do takiej refleksji: Panie Boże, pozwoliłeś mi to wszystko przetrwać, pozwoliłeś mi przejść przez tę ciemną dolinę, jak pisze psalmista w psalmie 23, i zapomniałem o Tobie, to nie Ty mnie porzuciłeś, tylko ja Cię porzuciłem, bo Ty byłeś ze mną cały czas, tylko ja zamknąłem się na Ciebie i nie chciałem w moim cierpieniu Twojej bliskości przeżywać i Twojej bliskości doświadczać. I myślę, że gdy do takiego stwierdzenia w obliczu doświadczeń traumatycznych dochodzimy, że jednak mimo wszystko Pan Bóg był z nami, to też ta łaska Boża staje się tym bardziej obfita. Moi drodzy, ja życzyłbym sobie pewnie jak my wszyscy świata bez wojen, świata przepełnionego pokojem, świata pełnego miłości, bez tortur, bez nadużyć wszelkiego rodzaju, bez wojny. Takiego świata nie mamy, z takim światem nie mamy dzisiaj do czynienia, choćby w obliczu tego konfliktu, który dzieje się za naszą wschodnią granicą. Natomiast to, co jest ważne i to, co jest istotne, to gdy pytamy, gdzie jest Bóg w naszych doświadczeniach, starajmy się być tymi, którzy też z tym Bogiem zapoznają i do Niego przybliżają. I pierwsze musimy to zrobić sami, choćby w lekturze Bożego Słowa. Codziennik biblijny też to ułatwia. Ale bądźmy też tymi, którzy przynoszą Pana Boga tym ludziom, którzy pytają o Jego obecność. Nie w wielkich słowach, ale czasami w zwykłym byciu razem, w zwykłym towarzyszeniu, w zwykłym poklepaniu po ramieniu, a może nawet i czasami milczeniu, bo ono bywa niejednokrotnie bardziej wymowne i zawiera więcej treści niż pusta gadanina. Zatem bądźmy tymi, którzy w każdej sytuacji czekają na Bożą łaskę i są na nią wyczuleni. Bądźmy też tymi, którzy w
wszelkim cierpiącym tę Bożą łaskę i dobroć przez swoje postępowanie, swoje słowo, swoje towarzyszenie, a czasami swoje milczenie przynoszą. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.